Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Najważniejsze, powiedzmy, były te działania, które budowały tą polską państwowość pod okupacją, no, a ograniczenia nadal były. Obecność Niemców była tu zauważalna, była godzina policyjna. Najpierw nie można było wieczorem na przykład, można było pojawiać się w mieście do godziny 22, 10, potem zmieniono ten czas, powiedzmy do 11, do 23 można było chodzić po mieście. A potem była godzina policyjna, więc były to utrudnienia, ale tak jak mówiłem, mimo wszystko rzeczywiście działo się tutaj na różnych obszarach bardzo wiele. Tak jak mówiłem, zaczęły funkcjonować teatry amatorskie, pojawiły się akcje różne społeczne, chociażby w postaci zbiórki na biednych czy ubogich uczniów. Poszukiwano nauczycieli, trzeba było uświadamiać ludzi, by zadbali o higienę. Wyszło na przykład takie rozporządzenie starosty czy komisarza na powiat suwalski, który zalecał, no co zrobić z nieczystościami, no bo to było niesłychanie ważne w czasie, gdy nie było żadnej kanalizacji, oczywiście bieżącej wody i tym podobne, kiedy były rynsztoki, kiedy znaczna część ulic nie miała nawet bruku, nie było oświetlenia i tak dalej. Także by poradzić z tym, to trzeba było jakichś działań naprawdę i władz i też dobrej woli mieszkańców, by walczyć z tymi, bo przecież trzeba tu powiedzieć, że ludzie chorowali, ludzie żyli dużo krócej, więc szpital oczywiście Piotra i Pawła i szpital żydowski funkcjonowały nadal i leczyły ludzi, no ale trzeba było też, nie każdy mógł pójść do szpitala, trzeba było płacić za miejsce w szpitalu i za pobyt w szpitalu. Także duża część ludzi żyła biednie, był system kartkowy, były kartki na cukier, były kartki na chleb i trzeba miejsca wyznaczone, to świadczą o tym tutaj te takie różne obwieszczenia, które mamy. Wracając do tych higieny, chyba nie było najlepiej, skoro wydawano takie rozporządzenia. Dlatego też no, trzeba było poradzić też z przestępczością, dlatego też zorganizowano najpierw milicję, a potem policję, no i żandarmerię. Dlatego musiały powstać sądy. Dosyć długo więzienie suwalskie na przykład było ciągle pod zarządem niemieckim, więc czasami wykonanie kary było nierealne. Tak to powiedzmy, żeby kogoś uwięzić, bo to władze wojskowe niemieckie długo miały ten zarząd nad więzieniem. Nawet natrafiłem na takie zapiski, że było wokół tego więzienia dosyć nieciekawie, czyli brudno powiedzmy, no ale nikt nie mógł sprzątnąć, bo nie było tam wstępu. Więc podobnie było zresztą w innych miejscowościach. Brakowało żywności, próbowano też
pewne sprawy załatwiać tak, że nie pozwalano na przykład na wywóz żywności z miasta. Wychodziły takie, władze miasta zarządzały, żeby nie, że nie można wywozić. Też no, próbowano jakoś opodatkować, no, z tymi podatkami też bywało różnie, nie było to sprawą łatwą, bo brakowało też ludzi do pracy. Mamy tutaj materiały gdzieś, które świadczą o tym, że tych pracowników miejskich najpierw w magistracie było około 20, czy niespełna 30 z najwyższymi władzami, powiedzmy prezydentem i wiceprezydentami, czyli było ogromnie wiele pracy, no i jeśli chodzi o takie inne dziedziny życia, no to te rozrywki. No, rzeczywiście jedni bawili się kulturalnie, inni trochę mniej, bo jak się czyta na obwieszczeniach, przeważnie bufety były obficie zaopatrzone, nawet pod okupacją niemiecką. Uruchamiano przecież sklepy i jadłodajnie, restauracje czy bary, więc było ich pewnie też sporo. I trzeba tu przyznać, że niektórzy zauważali to, że no, może za bardzo suwalczanie się bawią. Bo tak jak Ziemia Suwalska pisała, jest taki tekstik krótki, sklawus saltans, czyli niewolnik tańczący. Czyli suwalczanie, którzy są w niewoli, bo nadal jest okupacja niemiecka, bawią się, prawda? Kiedy tutaj za granicą zaraz, czy za linią rozgraniczenia między wojskami polskimi a niemieckimi, Polacy muszą bić się o niepodległość, bić się o granicę i przytacza się w tym artykule właśnie Lwowian, którzy, czy też wręcz dzieci, które walczyły z Ukraińcami o wolny Lwów. Więc tak to postrzegano, też krytykowano właśnie ten sposób zabawy, może mniej kulturalny, kiedy to czasami niektóre imprezy kończyły się niezbyt ciekawymi zdarzeniami. Więc było co robić rzeczywiście, no ale jakoś sobie z tym powoli radzono. No, szkolnictwo oczywiście było odbudowane, trzeba było budować szkolnictwo, dlatego to już Rada Obywatelska na początku 1919 roku, na początku 19 roku i pod koniec 18 nawet próbowała się zorientować, jak jest z nauczycielami, czy są nauczyciele, czy ich nie ma, bo przecież znaczna część wyjechała do Rosji, musiała wyjechać do Rosji, czy są lokale szkolne, czy nie są zniszczone. W Suwałkach też Rada Obywatelska utworzyła, właśnie uruchomiła gimnazjum męskie, któremu potem nadano imię Karola Brzostowskiego. Więc to była zasługa Rady, więc dzieci poszły jednak do szkół już polskich, bo przecież wcześniej w zasadzie Niemcy za bardzo nie chcieli tworzyć szkół polskich z polskim językiem, raczej z językiem niemieckim. No, takie szkoły funkcjonowały pod przykrywką jakichś ochronek dla dzieci, bo takie były potrzeby w czasie wojny. Brakowało oczywiście artykułów żywnościowych, o tym już wspomniałem, ceny były różne. Tutaj mamy na przykład ogłoszone przez Tymczasową Radę Obywatelską prawo o walce z lichwą wojenną. To był dekret Piłsudskiego, no, a dekrety, skoro Niemcy nie uznawali państwa polskiego jeszcze na tym terenie, państwowości polskiej na tym terenie, to Rada Obywatelska dekrety, które ogłaszano już w wolnej Polsce, ogłaszała jako własne i między innymi ogłosiła dekret o walce z lichwą wojenną jako swój. A co to oznacza? A to oznacza, że niestety niektórzy sklepikarze, czy może większość, nie wiem, jednak te ceny zawyżała i nie wszystkich stać było na kupno artykułów żywnościowych, może nawet dodatkowego chleba, oprócz tego przysługującego kartkowego. To jeszcze potem, w roku 19, 20, już mamy ślady tego wszystkiego, że rzeczywiście sklepikarze no, różnie postępowali i jednak te ceny były zbyt wysokie w stosunku do tych, które próbowano ustanowić, no ale rynek jest rynek. W czasie braków żywności no to ceny muszą iść w górę. No a wieś też była biedna, niestety, stąd też i mieszkańcy miasta byli w większości niestety biedni i często nie stać ich było na zakup tego artykułów żywnościowych. Owszem, handlowano, no ale nie było stać.
problem był z inflacją, problem był z walutami. Tutaj były przecież były różne pieniądze w obiegu. Jeszcze był rubel carski, nawet te srebrne monety ludzie mieli, ale też były obosty tak zwane, czyli marki oberostu, bo Suwalszczyzna należała do tego terenu zarządzanego przez wojsko. No iż były marki niemieckie, bo przecież przez okres wojny one tutaj niejako dotarły, no a w Polsce były tuż za Rajgrodem, prawda, za Bargłowem były marki polskie. Więc też w związku z tym, że jednak brakowało artykułów różnych, to inflacja była szybsza. Potem ona oczywiście nabrała jeszcze rozpędu już po roku 20. No ale tutaj też się to dało zauważyć. Próbowano to jakoś regulować, ale nie wiem z jakim skutkiem. Chyba raczej marnym. Tutaj właśnie sklepikarze występowali, czy właściciele sklepów, aptek występowali z prośbą do Rady Obywatelskiej, żeby jakoś te sprawy uregulować, ustanowić jakiś kurs, żeby był on w miarę sztywny. Rubla na przykład do marki i tak i tym podobne, więc takie trudności, z takimi trudnościami się tutaj zmagano, no ale jakoś sobie poradzono z tym, że no, koszty były różne.